Cześć, z tej strony Edyta. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak przygotować coś w stylu cienkiego chlebka. Będzie to falafelowy chlebek. Do przygotowania trzeba najpierw namoczyć szklankę ciecierzycy. Moja moczyła się, oczywiście surowa ciecierzyca. Moja moczyła się około 14 godzin, odsączyłam ją i teraz wrzucę ją do malaksera. Dodam do niej 2 pęczki natki pietruszki. Trochę posiekam. Można też oprócz pietruszki dodać kolendrę. Pół cebuli. Też ją trochę pokroję. Nie aż tak drobno, bo będzie to miksowane. 3 ząbki czosnku. Oczywiście, jeśli nie lubisz czosnku, to dodaj go mniej. 1 ostrą papryczkę. Możesz pominąć. Wyjmę z niej trochę pestek, żeby nie była aż tak bardzo ostra. Najlepiej to zrobić w rękawiczkach. Ja postaram się nie dotykać. Dam również do mielenia przyprawy. Łyżkę soli, łyżkę kuminu, łyżeczkę proszku do pieczenia, 1/4 łyżeczki mielonej kolendry i trochę pieprzu. Teraz zmielę masę. Zdejmę masę ze ścianek, żeby się lepiej zmieliło. Jeszcze raz. Masa jest zmielona tak jak na falafele, widać takie drobinki ciecierzycy. Dodam do niej pół szklanki mąki z ciecierzycy, 3 łyżki wody, 1 łyżkę oleju i jeszcze raz masę zmielę. Jeśli podoba Ci się to, co robię, daje Ci wartość, korzystasz z moich przepisów, lubisz mnie oglądać, będzie mi miło, jeśli mnie wesprzesz, pomożesz mi, dając swój komentarz pod tym filmem, dając łapkę w górę i subskrybując mój kanał, o ile jeszcze tego nie robisz. Będzie mi również miło, jeśli udostępnisz mój film. Dzięki temu dotrę do większej ilości osób i będę mogła im pokazać, że kuchnia roślinna jest zdrowa, pyszna i bardzo kreatywna. Myślę, że masa już się wystarczająco zmieliła i dobrze połączyła. Możesz ją przełożyć do miski. Ja nie będę tego robiła. Prosto z malaksera przełożę ją na blachę, ponieważ to będzie teraz pieczone. Jeszcze tylko przemieszam. Jest zbita, pachnie kuminem, czosnkiem i surową ciecierzycą. Wyłożę ją teraz na blachę. Oczywiście musi być na niej jakaś mata silikonowa, teflonowa. I postaram się ją równo rozłożyć. Nie wyszło jej tak bardzo dużo, ale na spróbowanie myślę, że tyle na raz wystarczy. Można zrobić od razu podwójną porcję. Oczywiście to nie jest zwykły chleb, tylko takie cienkie chlebki, ale można zrobić sobie jakieś kanapki na nim. Na końcu filmu będą podane wszystkie składniki, których użyłam. Wyrównuję sobie brzegi. Moja masa ma około 4-3 mm. Włożę ją teraz do piekarnika, nagrzanego do około 190 stopni. W zależności od piekarnika masa będzie się piekła około 25 minut, ale trzeba ją sprawdzać tak, żeby się nie przypalała. Mój chlebek upiekł się 15 minut, ale nie byłabym sobą, gdybym go nie wyjęła i postanowiłam, że przełożę go na drugą stronę, bo widzę, że z jednej strony jest ładnie upieczony, ładnie się trzyma, ale ten mój piekarnik na tej macie może nie dopiec z drugiej strony. Bardzo ładnie odeszła i jeszcze dam mu chwilę z tej drugiej strony. Chlebek już się podpiekł z drugiej strony, łącznie piekłam go około 25 minut. Jest jeszcze ciepły. Postaram się go pokroić na takie kawałki, na których można by sobie było zrobić kanapkę. Jest dosyć chrupiący, mam zawsze problem z równym krojeniem, że takie mniejsze zrobię. Pokrojony, trzyma się ładnie. Przy
Przyznam, że sam w sobie jest dosyć suchy w smaku. Tak jak falafel, bardzo podobny do falafela, tylko falafele są smażone na tłuszczu, więc wiadomo, są trochę bardziej tłuste. A chlebek jest trochę bardziej suchy. Chleba nie jemy samego, tylko zazwyczaj coś sobie na to kładziemy. Polecam zrobić sobie na przykład jakąś kanapkę z pastą z awokado, czy jakąkolwiek inną pastą. Jest syty i naprawdę niewiele go trzeba, żeby się najeść. Ładnie się trzyma, można go sobie schować do szklanego pojemnika, jak już ostygnie, i oczywiście przechowywać w lodówce przez kilka dni. Wszystkiego dobrego, dajcie, tak jak prosiłam, w komentarzu znać, jak Wam się podoba przepis na ten cienki falafelowy chlebek. Zasubskrybujcie kanał, podajcie dalej i będzie mi miło, jeśli zalajkujecie. A jeśli nie lubicie sami gotować, możecie oczywiście zamówić mój wegański catering na stronie zakręconywegaobiad.pl. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!